Daszbur, bo cóż innego mogę powiedzieć. Ten dzisiejszy odcinek, ten tytuł dzisiejszego odcinka jest taki trochę przewrotny, ale przewrotny tylko w odniesieniu do Polski, do naszych łowisk. Bo w innych krajach poluje się na wilki. A u nas, mówię przewrotny, dlatego że, no, jak wszyscy wiemy, wilk jest świętością. A tak naprawdę jest plagą. Jest zagrożeniem dla polskiej przyrody i to już takim zagrożeniem zupełnie, zupełnie realnym. Takim pretekstem do założenia nowej lunety to był właśnie mój wyjazd na Litwę. Dzisiaj niedziela, jutro jest oczywiście poniedziałek, jest poniedziałek. No więc pakuję się, już się pakuję, jutro wyjeżdżam. Jadę pod Iławę, gdzie spotykam się z moimi przyjaciółmi z Klubu Polskich Myśliwych w Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżają sobie jak co roku na polowanie czterodniowe. To jest takie polowanie na zasadach komercyjnych. Ja będę z nimi dwa dni, właściwie trzy dni, bo we wtorek jedziemy na Strzelnicę. Potem będę z nimi środa, czwartek. I jedziemy, i oni polują w drugim kole, a ja wyjeżdżam właśnie na Litwę. Mówiłem już o tym. W piątek mamy polowanie zaplanowane z zasiadek, gdzieś Ambon chyba. No a w sobotę polowanie zbiorowe. I to polowanie wilki, łosie, ale na pewno oczywiście inna zwierzyna, która u nich jest tam w planach. Dla mnie olbrzymia też taka ciekawość się rodzi z tym wyjazdem związana, no bo bardzo chciałbym poznać tak od podszewki te łowiectwo litewskie. Nie tylko samo, interesuje mnie samo strzelanie czy polowanie, to jest oczywiście zawsze bardzo ważne, ale poznać właśnie zasady, jak oni funkcjonują. Częściowo to już poznaliśmy, bo nagrywałem wywiad z myśliwymi litewskimi podczas Hubertusa w Nisku, ale co innego jest rozmowa gdzieś tam na ławce, a co innego jest wizyta w ich łowiskach. I to jest, my nie jedziemy, ja jadę z grupą przyjaciół z Podgorzowa, my nie jedziemy komercyjnie, to jest polowanie proszone, znaczy proszone. Zostaliśmy zaproszeni przez myśliwych litewskich, no więc jak z takiego zaproszenia nie skorzystać? Na pewno się będziemy, postaramy się oddzięczyć, zaprosić tych myśliwych w przyszłym roku może do Polski, ale dla mnie najważniejsze jest poznanie łotewskiego myślistwa, znaczy przepraszam, litewskiego myślistwa, no bo Łotwa już też niedaleko. Chciałem się dowiedzieć też między innymi z takich ciekawostek, jak wyglądają zasady polowania u nich z termowizją, noktowizją. Okazuje się, no w internecie nie znalazłem niczego, ale wolno polować. Kolega zadzwonił tam do myśliwych litewskich i w nocy na dziki i na igo. Z tym, że tak tej pełnej listy igo to jeszcze nie znam, no ale to na miejscu się wszystkiego dowiemy. Także oczywiście to jest wielka przenośnia ta luneta na dzika, ale też zawsze trzeba pamiętać, że najważniejszy jest tytuł, to tak jak w książce. Tytuł jest najważniejszy, bo przyciąga, bo mówi jakby o czym będziemy w programie też, co będziemy, jakie tematy poruszać. No więc to jest taki tytuł, żeby zwrócić uwagę na pewne fakty. A fakty są porażające. Wilków wszędzie mnóstwo. U nas tu są watahy, tu w okolicy 7, 10, 12 sztuk. Akurat wybrałem to łowisko. Postanowiłem sobie dzisiaj pospacerować, bo prawdopodobnie jedna z par ma tutaj gdzieś swój matecznik. Najczęściej są tutaj nagrywane. Też pokażę, zobaczycie ostatnie fragmenty nagrań maćkowych. Maćka jak z Maćka fotopułapek. I ciekawostka też, no one, wilk jest aktywny całą dobę, ale Maciek był przy fotopułapce chyba 15.40, a wilki były 15.20. I to samo dotyczy zwierzyny, bo to nie jest tak, że zwierzyna nagle się staje pustynia, bo wilki przyszły. Czasami tak jest, jak watacha duża przejdzie, to gdzieś tam z jakiegoś rejonu zwierzyna ucieka. Ale tutaj widać, ja już też na poprzednich nagraniach pokazywaliśmy to, no, że ta zwierzyna współżyje. Chodzą dziki, chodzą jelenie, sarny, lisy po tych samych ścieżkach za parę godzin. Bo zwierzyna też instynktownie, trzeba pamiętać o tym, zwierzyna instynktownie wyczuwa, czy drapieżnik jest głodny, czy nie. To tak samo jak najlepszy przykład, jak oglądacie już te filmy, których ja już oglądać nie mogę. Ta Afryka nieszczęsna i cały czas to samo, cały czas Afryka. Polskiej przyrody oczywiście zero, Afryka. No i te sceny, przypomnijcie sobie te sceny, jak no, non-stop pożerane antylopy przez lwy, gepardy, lamparty. I tam też są takie sceny właśnie, że przechodzi stado, przechodzą
przechodzą antylopy, a tu leży lew, gdzieś tam gepard, bo zwierzyna czuje, że one są nażarte. No więc tu jest podobnie. Mamy też taki problem z sarną, już się pojawia u nas. Kiedyś wydawało mi się, że to jest taki truizm, no bo będąc w wielu kołach, no słyszałem najczęściej, u nas sarna zanika. I to jest prawda, u nas sarna zanika. W pierwszej kolejności, jak widzimy z doświadczenia, biorą się za sarnę, jeżeli ona jest, a u nas było sporo, w tej chwili naprawdę zanika. My już nie polujemy zbiorowo na sarnę. Są całe rejony, ja tutaj dwa dni temu byłem na takich dużych łąkach, na Smugach. Mając termowizor, czyli mając przegląd dokładny, nie widziałem przez 2 godziny nic, kompletnie nic, ani jednej sarny, nie widziałem ani jednego jelenia, co się tu nigdy nie zdarza, bo jelenia można nie widzieć, ale sarna jedna, druga by się musiała, to nie było nic, ale znajdujemy skóry, znajdujemy resztki po wilczej uczcie. Potem przyjdzie kolej, zresztą już jest kolej na cielaki, no i dzik. Okazuje się, że dzik chyba na końcu, bo potrafi się bronić. Jeszcze są takie mocne lochy, które potrafią bronić, teraz jest huczka, no więc te watahy są takie dosyć zbite, no i jeżeli są 2-3 wilki, to nie dają rady. Ale sarna naprawdę, uwierzcie, sarna zanika. Tu, gdzie teraz pójdę, jest po prawej stronie taki duży zrąb. Na środku stoi ambona, ją nawet ją widać na mapach. Bardzo fajne miejsce. Tu dotarłem teraz do zrębu, za mną stoi ambona. Tu ją widać. No miejsce bardzo fajne i tutaj też właśnie wilki mają swoje ścieżki. Zresztą wilki mają swoje ścieżki wszędzie. My tak jeszcze mówiąc o naszych sprawach często skupiamy się, mówimy dorożała, bo to już jest takie słowo, nie tylko mem, ale i hasłowe takie słowo. I pod tym nazwiskiem kryje się, możemy włożyć w to nazwisko wiele pojęć. Zastanawiamy się, skąd nagle taka zapaść gospodarki naszej, nie ma pieniędzy na powodzian, bo nie wiem, czy mało kto zauważyliście, że temat powodzian w ogóle zniknął. Nie ma winnych powodzi, skutków, nie ma winnych w ogóle. Osób odpowiedzialnych, a z przekazów miejscowej ludności wiemy, że są, powinny być pewne osoby pociągnięte do odpowiedzialności, to karnej, za zaniedbania, wręcz za sabotaż, ale temat powodzian ucichł zupełnie. Ja już nie mówię o tych podziękowaniach, bo niedawno ktoś mi zwrócił uwagę, że były w którejś z telewizji podziękowania dla wszystkich grup. Harcerze tam byli, no każdy, już nie mówię o wojsku, już nie mówię o straży, ale takie jakieś tam grupy, jakieś wolontariusze. Podziękowanie dla osób, które brały udział w pomocy dla powodzian. I co? I ani słówka o nas myśliwych, ani słóweczka, nic, kompletnie nic. A wydaliśmy tysiące, dziesiątki tysięcy posiłków, pomagaliśmy w dziesiątkach miejsc, kupowaliśmy sprzęt i ani słóweczka, no my nie zasługujemy na to widocznie. Ale z drugiej strony nie możemy się załamywać,
po prostu robimy swoje. A najlepsze jest to, że miejscowa ludność to docenia. Bo my cały czas chcemy, no fakt, żeby nagłośnić to, no bo to nagłośnione to gdzieś dociera. Ale mamy takie media, jakie mamy i to jest mur, który praktycznie no, jest nie do przebicia. Ja jeszcze wracam właśnie do pana Dorożały, do tego pojemnego nazwiska. Tak jak powiedziałem, dziwimy się, że gospodara się wali, ale pomyślcie sobie sami, w ministerstwach, w każdym z tych ministerstw, nawet nie wiem ile ich mamy, jest po 10 wiceministrów. Przedtem było źle, za tamtej władzy było źle, bo było dużo. A teraz jest jeszcze więcej tych wiceministrów, tych wszystkich funkcji dyrektorskich, a miało być zupełnie inaczej. A jest jak zwykle. I w tych wszystkich ministerstwach siedzą osoby w większości w spółkach Skarbu Państwa, w Orlenie, w innych, typu Dorożały. Ludzie niekompetentni, ludzie bez wiedzy, bez doświadczenia, bez praktyki, ale umocowani odpowiednio partyjnie, nasi. Bo nieszczęście nasze polega, Polski jako takiej, na tym, że każde wybory powodują to, że tamta ekipa u nich jest wykopywana, a teraz będą nasi. Nasi muszą też się dorobić. I to jest właśnie straszne nieszczęście. I stąd też się bierze może to, co w tej chwili jest takie uwypuklane, nawet przez te media takie przychylne tej obecnej władzy, że gospodarka koziołkuje, tak mówię tylko obrazowo. Bo dorożałów mamy mnóstwo wszędzie. My myślimy tylko o łowiectwie, ale ich jest mnóstwo wszędzie. I takich zielińskich, dorożałów. I zdumiewające jest właśnie to, że ktoś pozwala, ktoś nie myśli o skutkach ich działalności. I ktoś pozwala na to, żeby w ogóle działali, szkodząc nam wszystkim Polakom. Bo popatrzcie, powiedzmy trochę o lasach. No, mamy wśród naszym gronie jest mnóstwo leśników. Ludzi wykształconych, bo w tej chwili funkcja podleśniczego, leśniczego, to są już ludzie wykształceni z wyższym wykształceniem w większości, w olbrzymiej większości, prawdziwi fachowcy. A lasy, za lasami stoi stuletnia tradycja, historia. Mnóstwo naukowców, instytuty, badania. I to wszystko jest nieważne, to wszystko jest podważane. Ludziom są wmawiane jakieś bzdury, lasy społeczne, tak jakby teraz były nie wiadomo jakie. I nie liczą się właśnie kompetencja, doświadczenia, nie liczy się to, że jest plan zagospodarowania lasu, urządzenia lasu, tak jak my pracujemy, to znaczy pracujemy, bo taka jest prawda. Tak jak my działamy na podstawie planów łowieckich, tak samo są plany pozyskania drewna, urządzenia lasu, to jest wszystko nieważne. Przychodzi taki dorożała, i on sobie z grupką jakąś tam wymyślili sobie coś i wszystko burzą. Nieważne, to wszystko jest nieważne. Doświadczenie, nic jest nieważne. Oni sobie wszystko burzą. A co po nich? Potop, katastrofa, to jest inna kwestia już. I ktoś do tego dopuszcza. A myśląc ktoś, mam na myśli nas wszystkich, nas. Bo myśmy, ja mówię jako społeczeństwo, myśmy tych ludzi wybrali. Umożliwili im dostęp do funkcji, funkcyjek. Teraz jeszcze wyszła ta sprawa z tym kolegium Humanum, gdzie sprzedawali dyplomy na pęczki i nagle większość tych posłów, tych polityków tak zwanych, nagle z ich CV znika, bo większość miała właśnie tam studia podyplomowe. W cudowny sposób to zniknęło. No więc żyjemy w takim kraju. Jest to tragedia. Ciekawe, jak długo to wszystko będziemy jeszcze znosić. Ja myślę, że przyjdzie czas, że tak na poważnie trzeba będzie zawinąć rękawy, wyjść na ulicę i pogonić tych szkodników, bo to są prawdziwi szkodnicy. Bo jeszcze raz podkreślę, powiem to z naszego podwórka. Wiceminister, podsekretarz stanu w randze wiceministra, odpowiedzialny za lasy, za łowiectwo, główny konserwator przyrody, jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, nie powiem terrorystą, bo to jest za duże słowo powiedziane, ale jest osobą, która to wszystko chce rozwalić. Zamiast nam pomagać, z nami współpracować, reformować, ale zgodnie z wiedzą, ze sztuką, to czegoś takiego w ogóle nie ma. To jest kuriozum, niespotykana historia w skali całego świata chyba. Żeby osoba będąca na takiej funkcji, jeszcze podkreślam, główny konserwator przyrody,
postępowała w ten sposób. Tylko zawsze trzeba pamiętać, że to są tylko figuranci. Oni są za mali, żeby sami o tym wszystkim decydować. Bo jeżeli ktoś z nas myśli, że to źle myśli, ale powiem to, że taki dorożała jest w stanie decydować o polskiej przyrodzie, mówimy o tym jako przykładzie, ale nie, ono niczym nie decyduje. Tam jest potężne lobby, potężne grupy nacisku, potężne finansowanie, potężna kasa. A najczęściej jakieś takie dziwne, że te wątki się kierują gdzieś tam tutaj najbliżej za Odrę. A my co? No jak na razie jesteśmy bierni. Bierni, ale wierni tej naszej ojczystej przyrodzie. Mówię o leśnikach, mówię o myśliwych. I mam nadzieję, że nie pozwolimy na to, nie pozwolimy, podkreślam, żeby ludzie tego typu rozwalali nam to, co było budowane przez dziesiątki, dziesiątki lat przez naszych ojców, dziadów. I żebyśmy teraz zeszli na tych takich przysłowiowych już dziadów. Pochodziłem trochę po lesie. Nie widziałem niestety żadnej zwierzyny. Nie wiem, czy to właśnie sprawa wilków, czy po prostu w tej chwili zwierzyna sobie odpoczywa. Ale tu jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. Nie tak dawno przeczytałem o działalności, o takich sprawkach państwa, wielmożnego państwa z Ministerstwa Środowiska, bo tak uwierzyli w siebie, tak poczuli tą moc, że zaczęli jeździć wbrew prawu na samochodami służbowymi z tak zwanym kogutem. Absolutnie nie są do tego uprawnieni. I okazało się, to jest w ogóle już heca, że ktoś tam zawiadomił, czy chyba policję, że takie fakty mają miejsce, to zostali ukarani kierowcy, zostali kierowcy zwolnieni. Tak jakby to kierowca decydował o tym, czy mógł wolno, wożąc panią minister, czy pana ministra, czy panią minister, nie wiem jak to nazwać, ministerkę, tak jakby to on decydował, czy koguta założyć, a w ogóle skąd ma tego koguta. No więc prosta rzecz, nie odpowiada jedna ministerka, druga wiceminister, tylko odpowiada kierowca. Taka ciekawostka, jak to państwo w tym przywróconym demokracji państwie postępuje. Chciałem powiedzieć jeszcze o takiej jednej rzeczy, która mi się nie tak dawno skojarzyła. Bywamy na wielu imprezach, na wielu polowaniach, hubertusach, szczególnie tych takich uroczystych, tych większych. Są polowania, ale ja się nigdzie nie zetknąłem, że z czymś takim, żeby polowanie prowadziła nasza koleżanka, nasza Diana, która jest z naszych koleżanek. Tak sobie ostatnio pomyślałem o tym. Może to jest, nie wiem, może to jest moje takie spostrzeżenie. Chciałbym, żebyście, szanowni widzowie, może w komentarzach ktoś by napisał, czy był na takim polowaniu, uczestniczył w takim polowaniu, gdzie to polowanie prowadziłaby któraś z naszych koleżanek. A nie wiem, czemu, z czego to wynika, że one tych polowań nie prowadzą. Czy nie chcą, bo przecież wiele z nich poluje już sporo lat, mają duże doświadczenie, a jakoś nie spotkałem się z takim faktem. Byłoby to ciekawe, dlatego że jednak panie mają inny ogląd świata i te polowania na pewno pod ich czujnym okiem wyglądałyby zupełnie inaczej. Także więc zachęcam. Po powrocie z lasu, z tego mojego takiego polowania z podchodu, bo postanowiłem trochę pochodzić, zapraszam was na wizytę w sklepie Tanie Polowanie, na kolejną wizytę. Już tutaj niektórzy na pewno już będą, a znowu to samo. Nie, znowu nie jest to samo, bo my za każdym razem pokazujemy nowości. A w tym momencie pokażemy, jak Marcin montował tą lunetę biegówkę, bohaterkę dzisiejszego tytułu, na tego Noxara na moim sztucerze. I pokażemy, znaczy Marcin pokaże, ja filmuję, jak to można zrobić takim domowym też sposobem, bo krok po kroku. I na pewno jest wielu widzów, których to bardzo, bardzo interesuje. To jest po prostu lekcja. Ja też jestem taki jakby antytechniczny, ale jak przebywam z Marcinem, obcuję z nim, nagrywam, to mnie samego to wciąga. A Marcin potrafi to naprawdę opowiedzieć. I to nie jest tak, że te nagrania powstają z biegu. O, ja przyjeżdżam, Marcin, tam jadę do ciebie. Nie, on się przygotowuje naprawdę. To jest zawodowiec i Marcin się do tych spotkań naszych przygotowuje. Po tym pokazie montażu zabieramy was
zapraszamy Was, żebyście pojechali z nami do Sulmierzyc na Szczelnicę. Piękny obiekt, mówiliśmy o nim, już byliśmy na nim. Tam, żeby tą broń przestrzelać. Obiekt gminny, Szczelnica gminna, położona między Częstochową a Bełchatowem. Pełnowymiarowa, kryta, z pełną elektroniką, super wygodna. Także polecamy gorąco. To nie jest materiał reklamowy, bo mnie za to nikt nie płaci. Ja po prostu dobre rzeczy polecam. Wracam do domu, ale zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie na 448 odcinek programu Spotkałem Myśliwych. Tu bardzo dziękuję wszystkim za to, że jesteście z nami, nas oglądacie, subskrybujecie, wspomagacie. Bardzo dziękujemy za to. No i cóż, idziemy do sklepu, do Marcina, spotkamy się z Marcinem. Za chwilę, jak wszystko będzie ok, jak zdrówko pozwoli, to będziemy świętować, będzie małe święto. Taki niepełny jubileusz, ale 450 odcinek to już jest coś. Tworzyliśmy te programy wspólnie. Ja nie wiem nawet, ile ja kół odwiedziłem, w ilu byłem miejscach. I też wszystkim koleżankom, kolegom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspólne polowania, za wspólne świętowanie, za to, że możemy porozmawiać, wymienić doświadczenia, czasami uwagi krytyczne, mniej krytyczne, ale to jest wszystko ważne. Do zobaczenia, ale to już po powrocie z moich polowań pod Iławą i na Litwie będzie taka trochę dłuższa przerwa między odcinkami, ale myślę, że po tym powrocie, gdy wrócę już, to materiały, które mi, mam nadzieję, uda się zgromadzić, będą warte tego, żeby Wam to pokazać. Warte czekania na te materiały. Także pozdrawiam serdecznie, Daszbur. Daszbur, Marcin Kurzyk, taniepolowanie.pl. Dziś jesteśmy u nas w sklepie w Krzepicach i będziemy montować Tadeuszowi biegówkę. Chciałbym zaprezentować nowy model Noxar 1.6.24 z zachowaniem wszystkich cech poprzednich lunet w tej serii, czyli podświetlanie płynne, czerwona, zielona kropka, otwarte kominki balistyczne, skok co 1,5 cm na 100 m, czyli 7,5 mm na 50 m. Będziemy montować na sztucerze AE Precision kaliber 8x57. W tej chwili zamontowana jest luneta 3.18x56, również marki Noxar. Broń jest ustawiona, wypoziomowana, przestrzelana. W tej chwili będziemy kopiować tylko ustawienia na biegówkę, czyli ustawiliśmy sobie na danym dystansie tą lunetę dokładnie w punkt. Dzięki temu po zamontowaniu biegówki najedziemy sobie ponownie na ten sam punkt i punkt trafienia będzie bardzo zbliżony. Oczywiście jedziemy dzisiaj na Strzelnicę do Sulmierzyc sprawdzić zarówno lunetę 3.18, jak i biegówkę 1.6. Jeżeli chodzi o lunetę 3.18, mamy zamontowane pierścień Rusana. Mamy tutaj też ustawioną, przestrzeloną nakładkę Termteka model Hunt 650 i również chcielibyśmy dzisiaj pokazać, jak ona strzela po jakimś dłuższym czasie. Czy punkt trafienia się zmienił, czy powtarzalność jest zachowana, także będziemy również to testować. Jeżeli chodzi o montaż, biegówka jest w pudełku. W pudełku mamy osłony z pleksy, zarówno przednią, jak i tylną. Jeżeli chodzi o akcesoria, mamy również szmatkę z mikrofibry, którą możemy sobie tą lunetę czyścić. W zestawie również otrzymujemy obejmę. Także jako zestaw ekonomiczny ta biegówka, jeżeli ktoś chce zamontować sobie na szynę Picatinny jako montaż stały, mamy obejmę w zestawie. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi jeszcze o akcesoria, mamy teraz takie dodatkowe akcesorium. One służy nam do łatwego otwierania kominów balistycznych, więc możemy sobie w sposób bezpieczny i prosty odkręcić, zakręcić, a przy okazji jest to wyposażone w taki sznureczek czerwony, który również jest podkreśleniem akcentu marki, ale też zapobiega temu, żeby tego po prostu nie zgubić, bo urządzenie jest małe, proste. Dobrze, wracając do tematu biegówki. Mamy biegówkę, szerokie pole widzenia, powiększenie 1 do 6. Jeżeli chodzi o montaż, w tej chwili mamy zamontowane lunetę 3.18 na szybkim łuczku i długości standard. My zamontujemy w tej chwili tą biegówkę na mediumie, czyli wózek montażowy o jedną długość dłuższy. Widzimy tutaj
że jest około centymetra dłuższy, ale tak naprawdę nie chodzi o ten centymetr, tylko chodzi o to, że mamy kolejny otwór na obejmy i możemy o 3-3,5 cm tak na oko przesunąć sobie tą biegówkę do tyłu. Po pierwsze, biegówka może mieć delikatnie inny dystans, jeżeli chodzi o pełne światło od oka, a po drugie pozwoli nam to komfortowo cofnąć tą biegówkę do tyłu przy zachowaniu stabilnego montażu. W tym wypadku mielibyśmy po prostu zamontowaną biegówkę w skrajnym zakresie tutaj i praktycznie w skrajnym zakresie tutaj. Jeżeli zastosujemy dłuższy montaż, zamontowane obejmy będą po prostu przyjaźniej w tym zakresie środka montażu lunety. Dobrze, bierzemy się do roboty. W tej chwili pierwszą rzeczą musimy dostosować nowy montaż do szyny Picatinny. Więc tak, jak w którymś z poprzednich odcinków zakładamy, pozycja jest w zasadzie tutaj prawidłowa jedna po przesunięciu do tyłu. Teoretycznie mogłoby tak być, ale nie wygląda to dobrze. I w mojej ocenie nie jest prawidłowe, w związku z czym pozycja prawidłowa jest tylko jedna. Mam tutaj ten dodatkowy otwór, na którym nam zależało. Pierwsze co, kontrujemy sobie z boku śruby, żeby wyregulować siłę docisku. Siła docisku powinna być jednakowa z przodu i z tyłu. Nie powinno być to za luźno ani za ciasno. Jednak z tych dwóch za ciasno jest lepszym rozwiązaniem, bo po kilkunastu otworzeniach, zamknięciach może to delikatnie się dopracować. Siła docisku jest już w tej chwili taka sama w mojej ocenie. Więc kontrujemy śrubę. Mamy tutaj takie małe kontry od góry. Te kontry dokręcamy, one blokują nam śruby, które przed chwilą skręcałem z boku, czyli siłę docisku. Siła docisku jest wyregulowana, kontry blokują śruby, więc siła docisku pozostaje już na takim samym poziomie. Siła docisku wyregulowana, kontry dokręcone, wózek montażowy gotowy do tego, żeby zamontować obejmy i biegówka. Jeżeli chodzi o obejmy, tutaj mamy zastosowane z tego co widzę piątki. My spróbujemy postawić tą biegówkę na ósemkach. Biegóweczka ma tutaj taki wystający element. Nie chcemy, żeby ten element oparł nam się o wózek montażowy. Jeśli chodzi o obejmy, według teorii są one wykonane z jednego kawałka metalu, dopasowane do siebie, przecięte. W związku z tym staramy się nie mylić elementów od jednej obejmy z elementami od drugiej obejmy. Ponadto przypominam, są tutaj takie paseczki. Jest jeden pasek i dwa paski. I po zamontowaniu tutaj do wózka montażowego staramy się, że jeżeli są z tyłu dwa paski, to górny element też przy zakładaniu powinien mieć dwa paski. Wtedy uzyskujemy tak jakby idealną formę tej obejmy. Mamy założone obejmy ósemki. Tak jak mówiłem, staramy się nie pomylić elementów obejm. Jedna kreseczka z przodu, dwie z tyłu. Taki system zastosowałem i taki system powtarzam. Jedna kreseczka z przodu, dwie z tyłu. Zamontowanie jest prawidłowe. Mamy tutaj dużo miejsca przy pokrętłach. Obejmy nam nie przeszkadzają. Dystans do oka został ustalony. Mamy pełne światło. Jeżeli chodzi o poziomowanie, zostało sprawdzone na obejmach i na wózku montażowym. Teraz sobie poziomujemy lunetę. Dobrze, mamy ją wstępnie wypoziomowaną, ale cały czas będziemy monitorować to wypoziomowanie, ponieważ dokręcanie będzie nam delikatnie tą lunetę przeciągać. Jeśli chodzi o dokręcanie, tak jak kiedyś wspominałem, delikatnie zakręcamy śrubki, a później dokręcamy je naprzemiennie z każdej strony, monitorując sobie również poziom. O dokręcaniu śrub również już mówiłem. Można używać specjalnych kluczy, można regulować siłę docisku. Można robić to na wyczucie. Ja używam metody do delikatnego oporu. Nie przeciągam śrub. Nigdy nie zdarzyło się, żeby było za słabo lub za mocno, jeżeli chodzi o na przykład efekt
zgniecenia lunety lub zagniecenia lunety. Obejmy są delikatnie przykręcone. W tej chwili luneta się układa w tych obejmach. Dokręcać obejmy będziemy od spodu troszkę później, jak już przykręcimy tę śrubę. Na co zwracamy szczególną uwagę? Po pierwsze, żeby ten dystans był mniej więcej taki sam i dystans z drugiej strony, żeby również był taki sam. Już tutaj widzimy, że jest mniejszy. Najpierw sobie dokręcimy odrobinkę i zaczynamy mniej więcej z tego samego poziomu. Sprawdzamy sobie poziomiczkę, jest wszystko w porządku i zaczynamy dokręcanie. Najpierw delikatnie kluczem. Weryfikujemy sobie ten dystans z jednej strony, z drugiej strony startujemy z tego samego poziomu. Poziom mamy dalej zachowany, zaczynamy dokręcanie. Jeden obrót naprzemiennie, jeden obrót naprzemiennie, jeden obrót i powtarzamy to sobie. Cały czas sobie patrzę na poziomiczkę, czy nam nie odjeżdża. Przy naprzemiennym dokręcaniu nie powinno. Ale już nieraz widziałem efekt taki, że przy dokręcaniu zaczyna uciekać. Oczywiście te drobne zmiany w poziomie nie mają bardzo dużego wpływu, bo to jest delikatnie zmiana poziomu, ale mimo wszystko staramy się to robić możliwie dobrze. Doszliśmy do delikatnego oporu, zmieniamy sobie klucz z pionu na poziom i używamy efektu wyczucia, czyli palec na klucz, i dokręcamy. Dopóki idzie, to dokręcamy. Jak poczujemy opór, przestajemy dokręcać. Palec działa nam jak klucz dynamometryczny. Jeżeli chodzi o dokręcanie, no mamy takie też przykre doświadczenia, ale nie z naszej winy, tylko podczas wymiany. Często jest tak, że klienci przychodzą ze starą lunetą, próbujemy to odkręcić. I tak, śruby poukręcane, bo za mocno, śruby poprzyklejane, a na koniec się okazuje, że rozkręcamy i luneta jeszcze jest zagnieciona, bo było za mocno. Także za mocno wcale nie oznacza lepiej. Wcześniej skręciliśmy obejmy, czyli lunetę w obejmy. Teraz dokręcamy obejmy do wózka montażowego. Są tutaj śruby o większym rozmiarze i możemy użyć mocniejszej, większej siły docisku do kręcenia. Tutaj do oporu, tu również czujemy opór, czyli są prawidłowo dokręcone. Prawidłowo zamontowany wózek montażowy, boczne śruby, które regulują nam siłę docisku, siła docisku taka sama dla przedniej i tylnej łopatki. Później małe śruby imbusowe, kontry od góry, które blokują nam te śruby dociskowe. Delikatnie wkręcone obejmy, zakręcona luneta, dokręcona luneta i na koniec dokręcone obejmy. To jest prawidłowo zamontowany wózek montażowy według instrukcji. Jeszcze kilka słów na temat montaży łóżczka. Mamy tutaj oba montaże na szynę Picatinny występujące w różnych długościach. To jest długość standardowa, to jest wózek medium, są jeszcze longi, ultra longi, czyli po prostu odpowiednio dłuższe wózki montażowe w zależności od naszego zapotrzebowania. Mamy również super shorty, które mają mniejszy rozstaw docisków, przez to możemy na krótszej szynie Picatinny, jeżeli szyna Picatinny jest monolityczna, możemy sobie ją przesuwać do przodu i do tyłu, jest on mniejszy, bardziej zgrabny. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego dłuższego wózka, tutaj przy biegówce po prostu mieliśmy już ograniczoną możliwość zamontowania i chcieliśmy uniknąć sytuacji, ponieważ pokrętło tutaj jest mniejsze, chcieliśmy uniknąć sytuacji, żeby palec nam kolidował razem z pokrętłem od kropki. W związku z tym zastosowaliśmy dłuższy wózek montażowy, zwiększyliśmy rozstaw obejm i wygląda to estetycznie. Jeżeli chodzi o lunety 3,18x56, biegówka 1,6 na 24. W ofercie mam również biegówki 1,8x24. Lunety mają szerokie pole widzenia. W przyszłości oczywiście będziemy wprowadzać kolejne modele.
Jeśli chodzi o cenę, bo często padają pytania w komentarzach, jeżeli chodzi o ceny. 1690 zł kosztuje biegówka z powiększeniem 1,6. Oczywiście wytrzymuje kalibry Magnum, także nie ma tutaj żadnego problemu z odrzutem. Jeśli chodzi o biegówkę 1,8, jest to 1790 zł. Jeżeli chodzi o lunetę 3,18, jest to 1990 zł, czyli niecałe 2000. W progu do 2000 mamy tutaj kilka produktów, biegówki, różne powiększenia, lunety z dużym powiększeniem. Jeżeli chodzi o system montażowy, w każdej lunecie są obejmy na Picatinny, w związku z tym możemy sobie zamontować na stałe, tak jak tutaj mamy te kostki, montujemy sobie obejmy, nie ponosimy dodatkowych kosztów. Ze względu na to, że my tutaj chcemy sobie przekładać biegówkę, lunetę 3,18, używać nakładki, to stosujemy szybkie montaże łóżka, gdzie jest pełna powtarzalność tego montażu. Co jeszcze na dzisiaj zaplanowaliśmy? Bo to jest tylko montaż lunety. Mamy 3,18 przystrzelane, mamy nakładkę termowizyjną, ale również na dzisiaj zaplanowaliśmy montaż tłumika i ten tłumik chcielibyśmy zamontować. Zamontujemy dzisiaj na przykład tłumik Stallona i chcielibyśmy Wam pokazać na tarczy, w jaki sposób tłumik wpływa na punkt trafienia. Bo często użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że po zamontowaniu tłumika punkt trafienia jest zupełnie inny. Nieraz jest bliski tego punktu oryginalnego przystrzelania, a nieraz jest zupełnie odległy. Także zamontujemy dwa różne tłumiki różnej marki i zobaczymy, w jaki sposób wpłynie na punkt trafienia względem tego przystrzelania wyzerowania lunety 3,18 na 56. Czego ja się spodziewam? Spodziewam się dużego przesunięcia. Spodziewam się tego, że na obydwu tłumikach punkt trafienia będzie zupełnie inny, a z rzeczy ciekawych, nawet jeżeli byśmy zamontowali ten sam tłumik o tych samych parametrach tego samego producenta, to i tak na dwóch różnych tłumikach punkt trafienia będzie inny. Jeżeli zmienimy amunicję, punkt trafienia będzie inny. Także tutaj tłumik trzeba mieć pełną świadomość tego, że przesuwa nam punkt trafienia i dlatego te lunety są takie fajne, bo mają jeden klik na 100 metrów. Wystarczy podnieść komin, zobaczyć sobie na tarczy w centymetrach, jakie jest przesunięcie, zaznaczyć sobie kropeczkę albo zapisać na kartce, jakie są ustawienia z tłumikiem, bez tłumika i dzięki tej lunecie możemy w prosty sposób przeklikać sobie parę klików w centymetrach prawo, lewo, góra, dół i używać tłumika, a później w prosty sposób ustawić pokrętło na zero i używać na przykład na polowaniu zbiorowym bez tłumika. Jeszcze przed chwilą byliśmy w sklepie u Marcina, tanie polowanie w Krzepicach. Teraz, jak zapowiadał Marcin, jesteśmy na strzelnicy w Sulmierzycach. Dokładnie. Strzelnica kryta, obieg gminny, 100 metrów, mamy kamery, tarcza się wysuwa, przyjeżdża, regulujemy sobie dystans, stała temperatura, bardzo komfortowy obiekt. Także jak widzicie, za chwilę pokażemy. Ostatnim razem, jak byliśmy, to nasi widzowie mieli pretensje i słuszne, że za mało pokazywaliśmy, w ogóle nie pokazywaliśmy właściwie strzelania, starczy. Dzisiaj postaramy się to nadrobić. A tak jak powiedział Marcin, raz, że przestrzeliwujemy broń po założeniu biegówki, lunety biegowej, ale też będziemy, Marcin założy tłumik, dwa tłumiki w zasadzie. Tak, tak, dwa różne tłumiki, ale przed tym przetestujemy jeszcze precyzję lunety 3,18, czy się nic nie zmieniło. Oraz 3,18 razem z nakładką termowizyjną. Także oddamy kilka strzałów, przykleiłem dwie tarcze, zaznaczyłem środkowe punkty i to wszystko będziemy na bieżąco pokazywać. Tadeusz, chciałbym, żebyś oddał jeden strzał na 100 metrów z 3,18. I masz centymetr w prawo. Tu bym nic nie przestawiał, no. Dlatego że ten centymetr w prawo to może być błąd strzelca. Jest dokładnie tak, jak ci przystrzelałem. Pod ciebie była ustawiona luneta. Może spójrzmy na punkt trafienia. Mamy tutaj centymetr mniej więcej od punktu celowania w prawo. Uznajemy to za błąd strzelecki, ponieważ luneta była ustawiona pod Tadeusza w punkt. Szkoda marnować amunicji. Zrobię drobną korektę na biegówce i strzelamy na 50 metrów z biegówki. Jeżeli chodzi o biegówkę, zrobiłem szybką korektę z tej lunety do tej lunety. Jedziemy na 50 metrów i oddajemy strzał kontrolny. To jesteśmy na dystansie 50 metrów.
starca już przyjedzie, zobaczymy, jaki jest efekt biegówki. Nie jest tragicznie. Mamy 1, 2, 3, 4. Ustawiamy na 50 metrów punkt? Dokładnie? Czyli ustawimy w punkt na 50 metrów, tak? Mhm. Czyli co musimy zrobić? Mierzymy sobie centymetry. 1, 2, 3, 4. 4 centymetry na 100 metrów, jeden klik to jest 1,5 centymetra, czyli 7,5 mm na 50 metrów. 7,5, 2 kliki 1,5, 4 kliki 3 centymetry, 5 klików 3,75, czyli około 5 klików korekty i będziemy mieć odrobinę pod celem, co powinno też przy sprawdzeniu na 100 metrów dać nam średni punkt trafienia na 100 metrów w punkt. Dobra, to robimy. Czyli co robimy? Nie będziemy sobie, chociaż możemy sobie nakleić punkt trafienia, żebyśmy widzieli różnicę. Tutaj. Teraz czarny. Wyjedziemy sobie na 50 metrów z powrotem. Otwieramy kominek. 5 razy 0,75. Ewentualnie, jeżeli będzie konieczność, to doklikamy jeszcze jeden, ale wydaje mi się, że powinno być już wszystko w porządku. Strzał kontrolny, była korekta, 5 klików. Do prawej? Do prawej lub lewej. Dobra, do prawej szczeliny. Może być do lewej, wtedy będziemy widzieć różnicę. Albo zakleiłeś, nie? Zakleiłem. Wrócimy sobie, zobaczymy dokładnie. No i matematyka działa tutaj idealnie. Zobaczcie, sam środek. Idealny sam środek środka. A to wszystko na podstawie tylko i wyłącznie dystansu, czyli policzyłem sobie, że każdy ma centymetr, policzyłem sobie centymetry, podzieliłem przez jeden klik na 50 metrów i mamy idealnie, no lepiej się nie dało strzelić. Mówiąc szczerze, lepiej się nie dało strzelić, jest idealnie sam środek środka. Czyli widzicie, warto z Marcinem przyjechać na szczelnicę. No to teraz robimy szybkie zerowanie kominów. Marcin, ale słuchaj, klienci, którzy u Was kupują sprzęt, mają taką możliwość, żeby przyjechać na przykład tutaj. Oczywiście, ja zawsze zapraszam klienta, jeżeli ustawiamy mu sprzęt, mówię, kiedy będę na strzelnicy, w jakich godzinach i zapraszam go, żeby przyjechał. Nawet jeżeli nie chce sam ustawiać sprzętu i przestrzeliwać, to zawsze go proszę, żeby po ustawieniu przeze mnie oddał strzał sam. Dlatego, że może być sytuacja taka jak z Tobą. Załóżmy, że mój punkt trafienia będzie, nie wiem, 2 czy 3 cm niżej, a Ty masz swoje nawyki strzeleckie, swoje powiększenia, swoją wadę wzroku i Twój punkt trafienia będzie w innym miejscu. Dlatego warto raz na jakiś czas, mi się zdarza tak, że punkt trafienia mój różni się od punktu trafienia klienta i wtedy po prostu robimy korektę pod klienta. W tej chwili, jeżeli Ty strzelasz sam, ja jestem pewien, że Ty będziesz strzelał tak dokładnie jak tutaj. Co robimy? Szybki tuning lunety. W zestawie mamy oprócz tego fabrycznego czarnego pałąka do regulacji, mamy jeszcze taki ostro pomarańczowy pałączek, który na polowaniach zbiorowych jest bardziej widoczny. I to już nie chodzi nawet o to, że to jest element tak jak stroju. Po prostu, jeżeli chcemy szybko zmienić sobie powiększenie, nawet patrząc obuocznie, to tak, ten pomarańczowy pałąk się zlewa. Jest po prostu bardziej wyczuwalny, bardziej widoczny. Możemy go szybciej znaleźć w krótszym czasie. To jest jeden element, ten mamy w zapasie, gdyby się zgubił. Drugi element, zerowanie wieżyczek balistycznych. Co robimy? Mamy przyrząd, odkręcamy sobie szybciutko tym przyrządem. Oczywiście możemy zrobić to zwykłą monetą, ale metal o metal zapewne sobie uszkodzimy powierzchnię aluminium, która jest tutaj poczerniona. Jeżeli chodzi o zerowanie, przytrzymujemy palcem środek, wyciągamy wieżyczkę. O, w tej chwili właśnie stało się to, o czym chciałem powiedzieć. Jest tutaj malutka uszczelka. Ta malutka uszczelka może nam wypaść, trzeba uważać, żeby jej nie zgubić. Jeżeli byśmy zgubili ten element lub uszczelkę, oczywiście można go u nas w sklepie dokupić. Jeżeli chodzi o zerowanie, odkręcamy pokrętło, przytrzymujemy palcem wieżyczkę, żeby się nie otworzyła, żeby nie doszło do przypadkowego przestawienia. Szukamy sobie zera na pokrętle i ustawiamy go razem z tą kropeczką na lunecie. On powinien się po prostu zamknąć. Pokrywa się z kropką, wtedy zawsze wiemy, że to jest luneta wyzerowana, że w tej pozycji powinna być.
i zakręcamy pokrętło. Za chwileczkę dokładnie to samo analogicznie zrobimy z prawej strony. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Do czego nam w biegówkach są takie rzeczy jak otwarte wieżyczki balistyczne? No, tak teoretycznie to do balistyki one są niepotrzebne, no bo strzelamy na 50 metrów, nie na 150, 200 czy 300, ale są bardzo przydatne do treningów strzeleckich. Jeżeli ktoś na co dzień używa na przykład jakiejś drogiej amunicji 300, 400 zł za paczkę, bo uważa, że to jest najlepsza amunicja, najbardziej skuteczna i w ogóle nie wyobraża sobie życia nie używając tej amunicji, no to jeden trening strzelecki automatycznie to jest 400 zł, dwa treningi 800, kilka treningów i mamy 1700 zł, czyli wartość biegówki. W czym nam to pomaga? Jedziemy sobie na strzelnicę, kupujemy sobie najtańszą amunicję, aby tylko kulę trzymało. Strzelamy raz do tarczy, tak jak tutaj, robimy sobie korektę punktu trafienia, czyli mamy 0-0 pozycję, robimy sobie korektę na treningu strzeleckim, że na przykład punkt trafienia jest w tym miejscu, 10 klików robimy sobie na lunecie, punkt trafienia kolejny jest w dziesiątce i sobie zapisujemy na karteczce, że to są współrzędne, na przykład tak jak tutaj, że na prawej wieżyczce jest 5, a na górnej na przykład jest, nie wiem, 1 albo 5, czyli mamy jakieś tam przesunięcie. Strzelamy sobie, kończymy trening strzelecki, otwieramy wieżyczki i tylko ustawiamy na zero, wracamy na polowanie, mamy w punkt. Zaoszczędzone kilkaset złotych na treningu strzeleckim. Także to jest akurat jedna z ciekawszych zastosowań tych otwartych wieżyczek balistycznych w biegówkach. Powtórzę i pokażę jeszcze raz. Przytrzymujemy palcem, wyciągamy bęben, wieżyczkę otwartą. Tu jest malutka uszczelka. Tą uszczelkę możemy zgubić. Także trzeba uważać, żeby jej nie zgubić. Jeżeli się zgubi, jest możliwość dokupienia takiej uszczelki. Również jest możliwość dokupienia takiego pokrętła. Co robimy? Ponownie szukamy sobie wartości 0. Ustawiamy wartość 0 z pokrętłem tutaj z kropeczką. Blokujemy. Jest zablokowane, nie może dojść do żadnego przesunięcia, zmiany wartości. I zakręczamy sobie tą wieżyczkę. Używamy narzędzia dołączonego przez producenta do tego, żeby mocno sobie to dokręcić, żebyśmy nie zgubili oczywiście. Dokręcone od góry, dokręcone z prawej strony i tak jak wspomniałem, mamy trening, chcemy sobie na treningu zmienić amunicję, ustawiamy sobie wartość według klików, punkt trafienia, zapisujemy sobie to poprzez naciśnięcie, teraz jest zablokowane, nie możemy przekręcić. Zapisujemy sobie na paczce amunicji, jeżeli wszystko było w porządku, te współrzędne, tu w tej chwili ustawiłem sobie, jak było 0, ustawiłem sobie 6. Załóżmy, że to są prawidłowe współrzędne, piszę sobie, że góra, dół jest wartość 6, piszę sobie, że prawo, lewo się nie zmieniła, wartość jest 0. Kończę trening strzelecki, otwieram, ustawiam wartość 0, zamykam i tyle w temacie. Wracamy na polowanie. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy sobie zmienić punkt trafienia, bo tutaj mamy 0 na 50 metrów, jeżeli chcielibyśmy sobie podnieść lub opuścić, no to mamy informację. Jeden klik na 100 metrach równa się 1,5 cm, czyli 7,5 mm na 50 metrach i sobie liczymy. Jeżeli chcemy podnieść na 100 metrach o 1,5 cm, to mamy jeden klik będzie tutaj, dwa kliki będzie tutaj, trzy kliki będzie tutaj. Więc to jest prosty system. Oczywiście dla biegówki 1.6 nie widzę takiej potrzeby, no ale ten sam mechanizm możemy wykorzystać w lunecie 3.18 i tutaj mamy jeden klik na 100 metrów, to jest 1 cm i już możemy sobie policzyć, że jeżeli na 200 jest na przykład nie wiem, 15 cm opadu, otwieramy sobie wieżyczkę, klikamy, słyszymy kliki, nawet w warunkach ograniczonej widoczności słyszymy te kliki, liczymy sobie te 15 klików. Mamy tutaj wskaźnik zarówno u góry, w którą stronę kręcić, jak i z tej strony, także nie musimy podnosić głowy, żeby zobaczyć, czy prawo, czy lewo kręcimy. Mamy tutaj podpowiadające takie wskaźniki. I po przekręceniu klikamy, żeby zamknąć bęben, żeby było wszystko w porządku. Po zakończeniu takiego strzelania trzeba z powrotem ten bęben wyzerować. Cóż, biegówka ustawiona, ściągamy, zakładamy 3.18. Strzelamy z tłumikiem, bo wiemy już, że tutaj był punkt trafienia bez tłumika, także zobaczymy, gdzie będzie punkt trafienia z tłumikiem. Strzelimy z dwoma różnymi rodzajami tłumików, a później oddamy strzał kontrolny z nakładką termowizyjną.